może nigdy naprawdę nie ujrzymy boskości, ale niektórzy wierzą, że znaki wiary otaczają nas wszędzie. Od formacji chmur po zwyczajnie wyglądające kamienie, oddani wyznawcy donosili o dostrzeganiu wizerunków Jezusa Chrystusa w najbardziej nieoczekiwanych miejscach. Dołącz do nas, aby poznać 20 przypadków, kiedy Jezus Chrystus został uchwycony na kamerze. Zostaw łapkę w górę i napisz komentarz Jezus, a przypnę Ci serduszko. Jezus w Izraelu. W suchym, pustynnym regionie Negev w Izraelu zespół archeologów dokonał przełomowego odkrycia, które rzuciło nowe światło na początki chrześcijaństwa. Duża wioska rolnicza Shifta od dawna była obiektem zainteresowania badaczy, którzy chcieli odkryć sekrety przeszłości. Nie spodziewali się jednak, że ich wykopaliska doprowadzą ich do niezwykłego znaleziska, wczesnego wizerunku samego Jezusa Chrystusa. Mimo że Ziemia Święta jest kolebką chrześcijaństwa, bardzo niewiele wczesnej sztuki chrześcijańskiej przetrwało próbę czasu w tym regionie. Ta rzadkość uczyniła odkrycie w Shifcie jeszcze bardziej znaczącym. Archeolodzy, ostrożnie odkopując pozostałości starożytnej wioski, natknęli się na malowidło ścienne, które cudownie przetrwało przez wieki. Choć dzieło było znacznie zniszczone, zespół badaczy wciąż był w stanie rozpoznać charakterystyczną postać Jezusa, jego historię wypisaną na wyblakłej powierzchni. Jednakże przedstawienie Chrystusa różniło się znacząco od tradycyjnego wizerunku, który mamy w zbiorowej świadomości. Zamiast długich, falujących włosów i brodatej twarzy, postać na malowidle miała krótkie, kręcone włosy, długą twarz i wydłużony nos. To unikalne przedstawienie rzuciło wyzwanie utartym wyobrażeniom i dostarczyło rzadkiego wglądu w to, jak wczesni chrześcijanie z tego regionu mogli wyobrażać sobie swojego Zbawiciela. Jezus przy pomniku 9 września. Podczas wzruszającego wyrazu wiary i pamięci, pewien mężczyzna odwiedzający pomnik 9 września w Hoboken w stanie New Jersey uchwycił niezwykły obraz, który od tamtej pory przynosi ukojenie i nadzieję niezliczonym osobom dotkniętym tragedią. Gdy stał na brzegu rzeki Hudson, skierował kamerę na instalację świetlną, będącą potężnym przypomnieniem o życiu straconym tamtego pamiętnego dnia. Nagle zauważył coś nietypowego. W promieniach światła przebijających nocne niebo, na szczycie jednej z wiązek światła, pojawiła się sylwetka, która zdawała się przeczyć wszelkim wyjaśnieniom. Była to postać łudząco podobna do Jezusa Chrystusa, unosząca się nad rzeką, jakby udzielając błogosławieństwa duszom zmarłych. Obraz szybko rozprzestrzenił się na platformach społecznościowych, poruszając serca ludzi z różnych środowisk. Dla rodzin i bliskich tych, którzy zginęli w atakach, widok Jezusa czuwającego nad pomnikiem przyniósł spokój i ukojenie, dając poczucie, że ich ukochani nie byli sami w ostatnich chwilach życia. Zostaw łapkę w górę, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, ponieważ zaraz przejdziemy do kolejnej ciekawej historii. Jezus podczas pożaru Notre Dame. Pożar Notre Dame 15 kwietnia 2019 roku wstrząsnął światem. Ikoniczna katedra Notre Dame w Paryżu stanęła w płomieniach, a pożar, który spowodował ogromne zniszczenia, wstrząsnął ludźmi na całym świecie, wywołując uczucie żalu i straty. W trakcie trwającego śledztwa mającego na celu ustalenie przyczyn pożaru oraz rozpoczęcia prac restauracyjnych wydarzyło się coś niezwykłego. Ołtarz oraz krzyż pozostały nienaruszone. Wiele osób uznało to za znak boskiej interwencji. Gdy zdjęcia odpornego na ogień krzyża zaczęły krążyć po internecie, kobieta o imieniu Leslie Rowan dokonała zadziwiającego odkrycia. W płomieniach, które pochłonęły katedrę, dostrzegła twarz Jezusa Chrystusa, patrzącego na świat z wyrazem głębokiego smutku i współczucia. Odkrycie Leslie szybko stało się sensacją, wywołując gorące dyskusje i spekulacje. Niektórzy uznali obraz za złudzenie optyczne lub przypadek pareidolii, lecz dla innych była to pociecha i dowód na obecność Jezusa w chwilach tragedii. Tajemnica z 1992 roku. W annałach historii paranormalnej znajduje się nagranie, które zaintrygowało zarówno ekspertów, jak i laików.
zarejestrowane w 1992 roku, na długo przed pojawieniem się zaawansowanych programów do edycji wideo, przedstawia figurę Jezusa leżącego w trumnie, pozornie nieruchomą i bez życia. Jednak to, co dzieje się dalej, przeczy wszelkim wyjaśnieniom i przyprawia o dreszcze każdego, kto to ogląda. Gdy kamera wciąż nagrywa, głowa figury Jezusa zaczyna się poruszać. Jej ruch jest płynny i wyważony. Nagranie, które zostało potwierdzone przez osobę, która je zarejestrowała, było obiektem intensywnych badań i dyskusji na przestrzeni lat. Wielu próbowało je zdyskredytować jako fałszerstwo lub wyszukany żart, ale nikt nie potrafił przedstawić zadowalającego wyjaśnienia dla tych upiornych ruchów figury. Niektórzy spekulowali, że nagranie może być dowodem na prawdziwe zjawisko paranormalne, manifestację boskiej mocy, która łamie prawa natury. Inni sugerowali, że mógł to być efekt pracy wykwalifikowanego lalkarza lub eksperta od animatroniki, choć technologia potrzebna do stworzenia tak przekonującej iluzji znacznie przewyższała dostępne możliwości manipulacji w 1992 roku. Jezus na chmurach w Argentynie. W tętniącym życiem mieście San Salvador de Jujuy w Argentynie kobieta o imieniu Monika Aramayo zajmowała się codziennymi obowiązkami, kiedy otrzymała niespodziewane błogosławieństwo z góry. Skuszona chwilą spojrzała na bezchmurne niebo i zamarła na widok, który ujrzała, postać w chmurach przypominającą Jezusa Chrystusa. Poruszona do łez, Monika szybko chwyciła telefon i zrobiła zdjęcie tego niebiańskiego widoku. Była przekonana, że to coś więcej niż zwykła formacja chmur, to znak boskiej obecności, przypomnienie, że Bóg zawsze czuwa nad swoimi dziećmi. Kiedy Monika udostępniła zdjęcie w internecie, szybko zyskało ono popularność i poruszyło ludzi z różnych środowisk. Niektórzy zauważyli podobieństwo formacji chmur do słynnej statuły Chrystusa Odkupiciela, która wznosi się nad Rio de Janeiro, inni wskazywali na klasyczny wizerunek Jezusa z koroną cierniową i wyciągniętymi ramionami. Dla Moniki i wielu innych, którzy byli poruszeni tym zdjęciem, pojawienie się Jezusa na argentyńskim niebie było źródłem pocieszenia i inspiracji, świadectwem niegasnącej siły wiary w świecie pełnym niepewności i zwątpienia. Zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych historii. Anioł z tęczy ognistej. W małym miasteczku Camden w Karolinie Południowej na niebie pojawił się niezwykły widok, który przykuł uwagę wszystkich, którzy mieli szczęście być jego świadkami. Na tle błękitnego nieba utworzyła się chmura o konturach i kolorach tak niezwykłych, że wydawała się przeczyć wszelkiemu wyjaśnieniu. Ludzie, patrząc na to eteryczne zjawisko, dostrzegli, że chmura do złudzenia przypominała anioła z rozpostartymi skrzydłami, wyrażającego spokój i łaskę. Formacja była tak wyraźna i precyzyjna, że wyglądała jak rzeźba stworzona przez niewidzialną rękę. Podczas gdy niektórzy sugerowali, że kształt mógł być wynikiem smug kondensacyjnych, wysoko lecących samolotów lub nietypowego zjawiska atmosferycznego, inni byli przekonani, że to manifestacja boskości, niebiańska istota objawiająca swoją obecność w najbardziej nieoczekiwany sposób. Zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych niezwykłych opowieści. Głos Jezusa. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jakby to było usłyszeć głos samego Jezusa? Choć może nigdy nie poznamy Jego prawdziwej intonacji, pewne niezwykłe wydarzenie sugeruje, że Jego przekaz wciąż może do nas przemawiać w wyjątkowy sposób. 11 września 1999 roku, podczas Światowego Pochodu Maryjnego w nowojorskim Battery Park, wydarzyło się coś niezwykłego. Setki wiernych z całego świata zgromadziły się, aby uczestniczyć w różnych uroczystościach, w tym we mszy w lokalnym kościele. Podczas podniesienia świętej hostii głos księdza Gerarda nagle zmienił się, pogłębił i zadrżał jakby pod wpływem nadprzyrodzonej obecności. Kolejne słowa, które wypowiedział, zdawały się nie należeć do niego, lecz emanować bezpośrednio od samego Jezusa Chrystusa. Dwa razy podczas modlitwy głos księdza Gerarda uległ tej niezwykłej transformacji, najpierw podczas podniesienia hostii, a następnie przy uniesieniu kielicha. W głosie Jezusa ogłosił: „Za was będzie wydane moje ciało”. Zgromadzenie było głęboko poruszone i wstrząśnięte, wierząc, że byli świadkami prawdziwej manifestacji Chrystusa przemawiającego przez księdza.
Atmosfera w kościele była elektryzująca, wypełniona mieszanką szoku i głębokiej pobożności, gdy znaczenie tego niezwykłego momentu osiadło na obecnych. Płacząca Maryja Dziewica. W sferze zjawisk religijnych niewiele przypadków przyciągnęło wyobraźnię i oddanie wiernych tak mocno jak widok płaczącej Maryi Dziewicy. Dwa takie zdarzenia, oddzielone czasem i przestrzenią, pozostawiły niezatarte ślady w sercach i umysłach tych, którzy byli ich świadkami. W małym kościele w Nowym Meksyku figura Maryi Dziewicy, znana jako Nasza Pani z Guadalupe, zaczęła płakać łzami, które po dokładnym zbadaniu okazały się mieszaniną oliwy z oliwek i perfum, używaną w katolickim kościele jako święty olej namaszczający, zwany krzyżmem. Kiedy wieść o płaczącej figurze rozeszła się, kościół stał się miejscem pielgrzymek dla wiernych, przyciągając ludzi z różnych środowisk, którzy chcieli osobiście doświadczyć tego cudu. Wielu z nich mówiło, że w obecności płaczącej dziewicy poczuli głęboki spokój i duchową więź, dowód na moc wiary w obliczu niewyjaśnionych zjawisk. Tymczasem w meksykańskim miasteczku El Canal wydarzyło się coś podobnego. Zauważono łzy spływające po twarzy figury Maryi Dziewicy, a jej oczy jakby zaczerwieniły się wraz z każdą spadającą kroplą. Dla lokalnych mieszkańców łzy te były znakiem boskiej interwencji, wołaniem o pokój w społeczności nękanej przemocą i niepokojem. Oglądaj dalej, żeby poznać kolejną fascynującą historię. Anielskie objawienie na żywo w telewizji. W świecie telewizji na żywo wszystko może się zdarzyć. Od technicznych zakłóceń po niespodziewane wizyty gości. Jednak pewien incydent wyróżnia się jako naprawdę niezwykły, pozostawiając widzów z pytaniem, czy byli świadkami czegoś nadprzyrodzonego na własne oczy. Podczas pozornie zwyczajnej transmisji informacyjnej kamera skierowała się na spokojny obraz lasu, chwilę ciszy pośród bieżących wiadomości dnia. Ale gdy kadr utrzymywał się na tym spokojnym krajobrazie, coś nieoczekiwanego przykuło uwagę operatora. Tam, za plecami reportera, pojawiło się jasne światło unoszące się delikatnie w powietrzu. Na początku to świetliste zjawisko uznano za efekt świetlny lub odblask, ale z każdą sekundą stawało się jasne, że to nie było zwykłe zdarzenie. Widzowie siedzący w domach oglądali z zachwytem, jak to eteryczne światło trwało na ekranie. Jego obecność zarówno uspokajała, jak i wprawiała w zdumienie. Niektórzy spekulowali, że to może być UFO, zjawa lub nawet coś bardziej tajemniczego. Jednak wśród różnych teorii, które pojawiły się wkrótce potem, jedna interpretacja szczególnie przykuła uwagę wiernych – możliwość, że to świetliste zjawisko było aniołem, niebiańskim opiekunem, który rzadko pojawia się na żywo w telewizji. Delikatna, nieprzerwana natura tego światła sugerowała dobrą, spokojną obecność, jakby czuwającą nad światem z troską i ochroną. Zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych ciekawych historii. Incydent w kaplicy Saltillo. W sercu Saltillo w Meksyku pojawił się film, który szybko przyciągnął uwagę ludzi na całym świecie. Nagranie wykonane wewnątrz lokalnej kaplicy ukazywało coś, co wymykało się wszelkim wyjaśnieniom, figurę Jezusa, która otwiera oczy. Film, który udostępnił Iván Escamilla, samozwańczy ekspert paranormalny, szybko stał się wiralem. Escamilla twierdził, że nagranie jest autentyczne i było analizowane przez różnych ekspertów oraz księży, którzy doszli do podobnych wniosków po tygodniach dokładnych badań. Jednakże Kościół katolicki w Saltillo szybko zdementował nagranie, nie chcąc mieć nic wspólnego z rzekomym cudem. Sceptycy również wyrazili swoje zdanie, sugerując, że nagranie to nic więcej jak kiepsko wykonany żart lub zręczna manipulacja. Mimo wątpliwości wiele osób było zafascynowanych filmem, oglądając go wielokrotnie, by zrozumieć prawdę stojącą za tajemniczą figurą z otwartymi oczami. Niektórzy powoływali się na Pismo Święte, twierdząc, że incydent jest znakiem czasów ostatecznych i ostrzeżeniem przed zdolnością diabła do oszukiwania i sprowadzania wiernych na manowce. Zostaw łapkę w górę, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, ponieważ zaraz przejdziemy do kolejnej ciekawej historii. Cud w Kolumbii. W czasie pandemii COVID, gdy świat zmagał się z lękiem i niepewnością, małe miasteczko w Kolumbii stało się centrum niezwykłego zdarzenia. Magen, położone na północy kraju,
było objęte ścisłym lockdownem, podobnie jak reszta narodu. Jednak coś niezwykłego miało się wydarzyć, przyciągając uwagę ludzi z różnych stron. Pojawiły się pogłoski o drzewie w Magen, którego gałęzie rzekomo przybrały kształt przypominający Jezusa Chrystusa na krzyżu. Początkowo wielu uznawało te twierdzenia za zwykłe plotki, ale gdy zdjęcia drzewa zaczęły pojawiać się w internecie, sceptycyzm ustąpił miejsca zachwytowi. Pomimo nakazu pozostania w domach, setki wiernych nie mogły się oprzeć, by nie udać się na to cudowne miejsce. Ludzie gromadzili się, szukając pocieszenia, modląc się za tych, którzy stracili życie z powodu wirusa i szukając ukojenia w obecności boskości. Drzewo szybko stało się miejscem pielgrzymek, a jego podstawa wkrótce zapełniła się świecami i darami składanymi przez wiernych. Incydent w bułgarskim kościele. Wyobraź sobie, że jest rok 1993 w Sofii, w Bułgarii. Mieszkańcy uczestniczą w nabożeństwie, jak zwykle. Żelazna kurtyna niedawno upadła, a kraj dopiero co wychodził z rozpadu Związku Radzieckiego. Grupa amerykańskich ewangelistów przybyła, aby dzielić się wiarą w bułgarskich kościołach i była obecna podczas tego pamiętnego dnia. Nagle pewna kobieta z tłumu zaczęła krzyczeć, że widzi krawat mężczyzny stojącego obok niej. W czym tkwi niezwykłość tego zdarzenia? Otóż kobieta była niewidoma od urodzenia. Cała kongregacja była oszołomiona. Nabożeństwo kontynuowano z nową gorliwością, wierni śpiewali pieśni i dziękowali Bogu za to niezwykłe wydarzenie. Jednak prawdziwa niespodzianka pojawiła się później, gdy amerykańska grupa przeglądała nagranie dla swoich darczyńców w stanie Tennessee. Odkryli oni na nagraniu postać mężczyzny ubranego na biało z długimi włosami i brodą, łudząco podobną do tradycyjnego wizerunku Jezusa Chrystusa. Co było najbardziej zadziwiające. Nikt z obecnych w kościele nie mógł zidentyfikować tej tajemniczej postaci, a większość osób stojących w miejscu, gdzie ukazał się Jezus, w ogóle nie zauważyła Jego obecności. Wyglądało na to, jakby Jezus pojawił się, uzdrowił niewidomą kobietę i cicho zniknął. Amerykańscy ewangelicy, zdumieni tym, co udało im się nagrać, przesłali nagranie do kościoła w Sofii wraz z listem, w którym wyrazili swoje przekonanie o niezwykłości tego zdarzenia. Nagranie szybko stało się wiralem na miarę lat 90., rozprzestrzeniając się po rodzinach i kościołach za pomocą kaset VHS, pozostawiając ślad, który przetrwał na lata. Jezus na Filipinach. Kiedy pewna vlogerka z Filipin postanowiła nagrać materiał wideo z rodzinnego miasta, nie spodziewała się, że stanie się świadkiem czegoś niezwykłego. Filmując spokojne otoczenie, jej uwagę przykuła nietypowa formacja na niebie. Przez chmury przebijało się słońce, podkreślając łukowatą strukturę, która do złudzenia przypominała Jezusa Chrystusa. Na początku nie zwróciła na ten widok większej uwagi, bo pogoda była pochmurna i niezbyt wyrazista. Jednak kiedy przybliżyła obraz kamerą, zaniemówiła. Na chmurach wyraźnie dostrzegła szczegółowy obraz Jezusa, tak klarowny i uderzający, że trudno było znaleźć wytłumaczenie. Kobieta, oszołomiona odkryciem, natychmiast podzieliła się nagraniem z obserwatorami, wiedząc, że i oni będą zdumieni tym niezwykłym wydarzeniem. Armatnia Droga Aniołów. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak anioły przemieszczają się między niebem a ziemią? To pytanie nurtuje ludzkość od wieków. Choć nie mamy wszystkich odpowiedzi, istnieje urocza koncepcja znana jako armata aniołów, która oferuje zabawną interpretację tej boskiej tajemnicy. Zanim jednak zaczniesz wyobrażać sobie cherubiny wystrzeliwane z prawdziwej armaty, wyjaśnijmy, że ta idea nie ma nic wspólnego z wojną. Zamiast tego armata aniołów to swego rodzaju niebiańska wyrzutnia, zaprojektowana, aby wysyłać anioły z niebios na naszą ziemską płaszczyznę z niesamowitą prędkością. Niektóre nagrania nawet sugerują, że istnieją dowody na działanie tego anielskiego systemu transportowego. W tych materiałach widzowie mogą dostrzec smugę światła, która według relacji jest aniołem przemieszczającym się tak szybko, że ludzkie oko ledwo może to dostrzec. W końcu anioły są znane z tajemniczości i nieuchwytności, więc ma sens, że wybrałyby sposób podróży, który utrzymuje je poza zasięgiem zwykłego wzroku.
Koncepcja armaty aniołów dodaje nuty radości do odwiecznego pytania o sposób przemieszczania się anielskich istot, sugerując, że te boskie byty potrzebują szybkiego i dyskretnego środka transportu, aby bez zwracania uwagi spełniać swoje niebiańskie obowiązki. Wizerunek Chrystusa na skalę. Dla She House, mieszkanki stanu Virginia, zwykły poranny spacer zmienił się w niezwykłe doświadczenie. Uwielbiająca odkrywanie nowych szlaków w okolicach kampusu, Shay pewnego poranka podczas biegania wzdłuż szlaku Blackwater Creek natknęła się na coś, co na zawsze odmieniło jej dzień. Kilka kilometrów od Uniwersytetu Liberty dostrzegła dużą skałę, która wzbudziła jej ciekawość. Podchodząc bliżej, nie mogła uwierzyć własnym oczom. Skała wyglądała, jakby była wyrzeźbiona w sposób przypominający popularny wizerunek Jezusa. Shay była tak poruszona tym odkryciem, że wiedziała, iż musi się nim podzielić z innymi. Wyjęła telefon i nagrała film, przybliżając obraz skały i wskazując na szczegółowe rysy twarzy Jezusa. Podczas wywiadu z lokalną stacją telewizyjną, Shay ujawniła, że podczas całego biegu słuchała muzyki uwielbieniowej na swoim telefonie i co jakiś czas dziękowała Bogu. Wydawało się, że jej wiara została nagrodzona tym niesamowitym odkryciem. Obraz na osuwisku. Po niszczycielskim osuwisku, które nawiedziło miasteczko Putumayo w Kolumbii w roku 2015, mieszkańcy zmagali się z destrukcją i chaosem, które pozostały po katastrofie. Domy zostały zniszczone, życie ludzi zostało wywrócone do góry nogami, a znajomy krajobraz na zawsze uległ zmianie. Jednak pośród gruzów i zgliszczy coś niezwykłego przyciągnęło uwagę miejscowych. Tam, na powierzchni ziemi, przekształconej przez siły natury, pojawił się obraz, który zdawał się przeczyć wszelkim wyjaśnieniom, twarz, która do złudzenia przypominała Jezusa Chrystusa. Wieść o tym niezwykłym widoku szybko rozeszła się po całej społeczności, a wkrótce setki ludzi zaczęły przybywać na miejsce osuwiska, pragnąc na własne oczy zobaczyć boską twarz, która pojawiła się pośród tak wielkiej tragedii. Oglądaj dalej, żeby poznać kolejną niezwykłą historię. Jezus w Ohio. W roku 1986 spokojny zakład przetwórstwa rolnego w Fostorii w stanie Ohio stał się miejscem niezwykłego wydarzenia, które niemal z dnia na dzień przekształciło go w miejsce o religijnym znaczeniu. Małe miasteczko położone na zachód od Fostorii znane było z produkcji oleju sojowego, ale wkrótce zyskało sławę z zupełnie innego powodu. Wśród miejscowych zaczęły krążyć wieści, że na jednym z nowo zmontowanych zbiorników na olej sojowy pojawił się obraz Jezusa Chrystusa. W epoce, gdy jeszcze nie było mediów społecznościowych, które pozwalały na szybkie rozprzestrzenianie się historii, wiadomość o tym niezwykłym widoku błyskawicznie rozeszła się po społeczności. Ludzie z całego regionu zaczęli zjeżdżać się do małego miasteczka, powodując gigantyczne korki na Ohio Route 12 między miastami Finley i Fostoria. Archiwa z tego okresu pokazują, że drogi były zatkane przez ciekawskich widzów, którzy pragnęli ujrzeć ten cud na własne oczy. Gdy słońce zachodziło, a księżyc wschodził, oświetlając kompleks zbiorników, setki ludzi zebrało się na trawiastym polu, wpatrując się w żółty zbiornik. Na ich oczach ukazał się niepowtarzalny zarys Jezusa w szacie z towarzyszącym mu dzieckiem. Mimo że niektórzy sceptycy zastanawiali się, dlaczego Syn Boży miałby pojawić się na przemysłowym zbiorniku oleju sojowego, atmosfera pełna podziwu i czci i była niezaprzeczalna. Ale to nic w porównaniu z tym, co zobaczysz zaraz. Jezus pojawia się we Włoszech. W zapierającym dech w piersiach nadmorskim miasteczku Agropoli we Włoszech mężczyzna o imieniu Alfredo El Bruto uchwycił moment boskiego piękna, który szybko przyciągnął uwagę świata. El Bruto, który rzadko dzielił się treściami w mediach społecznościowych, poczuł nieodpartą potrzebę opublikowania zdjęcia zachodu słońca nad Morzem Śródziemnym, który wprawił go w zachwyt. Kiedy słońce zanurzało się za horyzontem, zauważył coś naprawdę niezwykłego. Promienie światła oświetlające chmury układały się w kształt przypominający wizerunek Jezusa Chrystusa. Zafascynowany tym widokiem szybko zrobił zdjęcie, odczuwając nieodpartą chęć podzielenia się tym niezwykłym momentem z innymi. W swoim poście El Bruto wyraził swoje zauroczenie pisząc:
Byłem oczarowany tym widokiem i natychmiast poczułem, że chcę, aby inni to zobaczyli, bo było to tak piękne. Reakcja na jego zdjęcie była wręcz zdumiewająca. Ludzie z różnych zakątków świata byli zachwyceni obrazem, zauważając podobieństwo do ikonicznej figury Chrystusa, Odkupiciela w Rio de Janeiro w Brazylii. Jednak po dokładniejszym przyjrzeniu się, spostrzegawczy obserwatorzy zauważyli, że postać na chmurach wydaje się nosić koronę, a ramiona są rozpostarte w sposób przypominający klasyczne przedstawienia Jezusa Chrystusa. To zdarzenie wywołało dyskusję o wierze, potędze natury i możliwości boskiej komunikacji poprzez piękno świata przyrody. W roku 2013 miało miejsce dziwne zdarzenie w rumuńskim kościele. Pewien odwiedzający, nagrywając filmową wycieczkę po wnętrzu kościoła, później odkrył niepokojący szczegół. Postać jakby siedzącą w świątyni. Postać ta była zadziwiająco podobna do Jezusa, ubrana nawet w charakterystyczny czerwony szal, często spotykany na jego wizerunkach. Czy to mogła być prawdziwa manifestacja Jezusa, czy też jedynie wyszukane oszustwo? Podziel się swoją opinią w komentarzach. Zjawisko w Indonezji. Pewnego ranka w małym miasteczku w Indonezji mieszkańcy obudzili się, by zobaczyć niezwykły widok, który na zawsze odcisnął piętno na ich życiu. Podczas codziennych czynności nie mogli nie zauważyć nietypowej formacji na niebie chmury, która przybrała nieomylny kształt Jezusa Chrystusa. Wieść szybko rozeszła się po społeczności, a ludzie zaczęli wychodzić z domów, by na własne oczy zobaczyć to niezwykłe zjawisko. Media społecznościowe wkrótce zalały zdjęcia i filmy tej zachwycającej chmury, a ludzie dzielili się swoim zdumieniem z przyjaciółmi i bliskimi na całym świecie. Kiedy słońce zaczęło przebijać się przez chmury, jego promienie rzuciły zapierający dech blask na formację przypominającą Chrystusa, potęgując uczucie zachwytu i czci, które już opanowały miasteczko. Wielu mieszkańców czuło, że byli świadkami prawdziwego cudu, znaku boskiej interwencji w ich codziennym życiu. Jezus ratuje samolot. W opowieści, która poruszyła serca i umysły ludzi na całym świecie, pojawiło się zdjęcie, na którym, jak niektórzy wierzą, można dostrzec samego Jezusa Chrystusa czuwającego nad samolotem w potrzebie, oferując ochronę i przewodnictwo pasażerom na pokładzie. Zdjęcie, które zostało zrobione podczas turbulencji w trakcie lotu, pełnego gwałtownych warunków pogodowych, stało się symbolem nadziei i wiary dla wielu osób. Według relacji, gdy samolot zaczął się gwałtownie trząść, a pasażerów ogarnął strach, pewna kobieta zauważyła starszą panią siedzącą spokojnie przy oknie, pochyloną w cichej modlitwie. Poruszona tym widokiem, kobieta podeszła do staruszki i odkryła, że obie wyznają tę samą wiarę. Razem zaczęły modlić się o boską interwencję, a ich głosy przebijały się przez chaos i panikę panującą wokół. Cudownie, w miarę jak ich modlitwy rozbrzmiewały w kabinie, turbulencje zaczęły ustawać. Choć na zewnątrz burza nadal szalała, jej furia zdawała się być stłumiona przez siłę ich wspólnej wiary. Dopiero później, gdy kobieta wywołała swoje zdjęcia, ujawnił się pełny zakres cudu. Tam, pośród ciemności i błyskawic, widoczna była nieomylnie postać mężczyzny. Jego szaty powiewały na wietrze, a twarz emanująca spokojem i współczuciem wydawała się obserwować wszystko z czułością. Oglądaj dalej, żeby poznać kolejną ciekawą historię.